Dobrze, także witam was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą opowieść dalej o pojazdach premium Wermore Dwarfar, które tutaj możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że ta opowieść się wam spodoba. Więc tak, jedziemy z koksem. Teraz będą poziomy, tam w ostatnim filmie były poziomy 4, 5. To teraz zrobimy sobie poziomy 6, 7. Tak? Tak, dokładnie. No, jest tego troszeczkę, także tutaj będzie troszkę dłuższa opowieść. Chociaż nie jest tego jeszcze tak wcale za dużo, to są tu duble w różnych malowaniach, także spokojnie. Nie zanudzicie się na śmierć. Także startujemy od tego pojazdu, BMD4. Jeden z najlepszych pojazdów do gry, jako premka. No nie, to ale to brzmi. Nie. Jest to bardzo specyficzny pojazd. Tutaj naprawdę trzeba umieć się umieć zagrać takimi pojazdami. Więc jeżeli w drzewku robicie te linie, to ta premka jest naprawdę bardzo fajna, bo można naprawdę potężny damage zrobić. Ma rakiety, kierowane rakiety, które robią sieczkę. Działko plus haeki, które dadzą sobie radę praktycznie ze wszystkim, co jest do tej pory tutaj. Jak sam, no, same rakiety, widzicie, 700 penetracji, no nie ma problemu na tym poziomie, wchodzi wszędzie, we wszystko. Widziałem osoby, które tym pojazdem robiły masakryczne wyniki. Szybki, dobrym spotem dość, nawet dobre camo, gdzie to jest tutaj adaptacja. Także widzicie, naprawdę niezły pojazd. Zasięg widzenia podczas postoju 570 metrów. Zasięg widzenia podczas jazdy, oczywiście z tymi. 470 metrów. Tylko naprawdę, nim trzeba umieć grać. Jeżeli ktoś lubi takie pojazdy, lubi się szybko poruszać po mapach, radzi sobie na LTK-ach i na takich właśnie rosyjskich wozach bojowych, to ten pojazd jest po prostu dla niego stworzony. Warto go sobie gdzieś zakupić. Bo oczywiście malowanie jest, no... Na początku to malowanie mi się wydawało okropne. To był chyba malowanie Joker, jeżeli dobrze myślę. Tak, Joker. Ale powiem wam potem... Ten pojazd, co potrafi zrobić na polu walki, to malowanie odnosi się właśnie do tych akcji. Naprawdę nim może się człowiekowi znaczy grając z nim na pewno będziecie mieli uśmiech na twarzy czasami. Zobaczycie. Naprawdę jest fajnie się nim gra. Dobra, następny pojazd. X-Tank. Oczywiście też pojawił się w dwóch malowaniach. Jedno to jest malowanie Tank Freedom, czyli amerykańska wolność, a drugie to jest malowanie Reaper. To malowanie było na któreś Halloween, a to na któreś święto amerykańskie. No, X-Tank, LTEC. Wiadomo, wieża bezzałogowa, niski profil, kadłub, magazynek na 9, tylko to magazynek na 9 pocisków? Zaraz sprawdzimy. Blablabla, gdzie to jest? Statystyka. Mamo, dobra, tu to sprawdzimy, będzie szybciej. Tak, długość serii 9 pocisków, dokładnie. Także widzicie, tutaj ma magazynek, to jest coś takiego, działo podobne, jeżeli ktoś się interesuje, jak na Ascocie LT lub na TDK-u, zwanym wózkiem Tesco. Co mogę im powiedzieć, też bardzo przyjemny pojazd. Jeżeli wystawimy tylko działo, to praktycznie staje się nieprzebijalne, to działo praktycznie łapie bez damage'u, no typowy LTEC. LTEC do wsparcia, nie? Jedziemy gdzieś sobie za MBTK-ami i nawalamy ze wszystkiego, co się da. Dobra, następny pojazd Fox. A do tego pojazdu to wam nie reklamować nie muszę, jest to ze serii AVF-ów. Kiedyś jeden z najlepszych spotterów na szóstym tierze. Do tej pory, zaraz zobaczymy, sprawdzimy co jest jeszcze na szóstym tierze, gdzie ten garaż. Pojazd, szósty tier. Już powiem wam szczerze mówiąc, gubię się trochę z tymi czołgami. I chyba zostanie najlepszym spotterem na szóstym tierze, tak mi się wydaje. No ale dobrze, nieważne, jest to typowy AVF. Oczywiście drzewka, możecie go sobie, jeżeli ktoś lubi jeździć spotterami, posiada dwie rakiety, potrafi zadać ogromnej ilości damage'u. Działko, takie sobie to działko ma, bo ma jednak magazynek tam na ilość pocisków i ono, no jest takie, to jest taka pierdziawka bardziej niż działko. Średnia to działko.
Ale rakiety posiada, no, typowy AVF, fajna premka. Jak ktoś lubi samochodziki, to jest właśnie samochodzik dla niego. I teraz tak, odmiany, powiedzmy tak. To jest niemiecka odmiana MBTK 70. Różnią się one składem amunicji. Widzicie, jeden posiada, zaraz tutaj zobaczymy dokładnie, bo ja nie pamiętam, że on zablokowany. Tak. KPZ 70 posiada hity, haeki i apeki. Znaczy, no dokładnie to są jakieś tam odmiany apeków. A MBT 70 posiada apeki, hity i rakiety. Także tutaj należy do was pojazd. No, pancerny pojazd taki kiedyś przed rebalansem, przed zmianami był całkiem przyjemnym pojazdem. No, ale potem go pozmieniali i zrobili mu takie coś. Także widzicie, tutaj to jest takie sobie... No, ten pojazd jest taki sobie teraz. Oczywiście nie jest źle, bo dawniej łapał tutaj w tym wizjer, no i łapie chyba do tej pory. No, dokładnie, zbierak wściekły. Także na wieży trzeba uważać. Typowy MBTek, bardziej do wsparcia niż do ataku, no wchodzi w niego naprawdę wszystko. Leopard 2V, to samo co w drzewku. Leopard zwykły, Leopard tylko że w wersji premium. Jak ktoś lubi serię Leopardów, no to można jeździć. Czy warto kupić? Leoparda 2V, jeżeli gdzieś będzie w niezłej promocji albo coś, to można wziąć, bo one sobie naprawdę świetnie radzą na randomach i były czasami używane jako pojazdy do walk, powiedzmy do turniejów. Jeździło tego naprawdę ogromne ilości. Dobra, Megach 7A. Moim zdaniem w tym momencie, oczywiście bo to nowa linia jest, także wiecie jak to wygląda, jeden z najlepszych pojazdów premium na tym tierze. Także warto się nad nimi zastanowić. No, seria Megachów jest na każdym kanale na YouTubie w tym momencie i widzicie na pewno jak one jeżdżą i co one wyprawiają. Także no. I bardzo poza tym powiem wam ciekawy wygląd tego pojazdu. Wiadomo, rozwinięcie czołgu M60. No i warto sobie nim... Czy warto w niego zainwestować? No ja wam powiem, że warto. Naprawdę warto, bo sprawi wam przyjemność. Naprawdę sprawi przyjemność i nie będziecie żałować tego. Dobra, to już żeby taki były. O, MTLB S8. Hybryda jakiegoś wozu piechoty. Z wyrzutnikami z rosyjskiego śmigłowca Mi-20 chyba 4. Dobrze pamiętam, nie wiem, która wersja może, TBA. Ogromna ilość rakiet w magazynku, on ma dwa magazynki, chyba 40 rakiet potrafi wystrzelić. Te rakiety robią spustoszenie. Oczywiście pancerzu to tu nie ma, ale jest dość szybkie, bardzo dobry zasięg widzenia, niezłe kamo. No i potężna siła ognia w wsparciu MBT-ku, jeżeli dostanie się komuś na tył lub nawet na przód niższego tieru, to go po prostu zmasakruje. To masakruje wszystko, co stanie na drodze. To jest spam rakiet, tylko uwaga, te rakiety tylko i wyłącznie z bliska. Na daleko to jest taki rozrzutnik, że nie traficie nic. Tym po prostu trzeba napadać ludzi. Masakrować i uciekać. Na tej zasadzie to działa. Czy polecam ten pojazd jako fantank i premkę do zarabiania, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, warto kupić. RDF, LT, LTEC. Mi się nim bardzo przyjemnie jeździ, bardzo często nim jeżdżę na streamach, także tam gdzie sobie poszukajcie, zobaczycie na pewno jak to sobie radzi. Typowy LTEC, nie ma go w drzewku. Tak wygląda w zwykłym malowaniu. Jak dla mnie, naprawdę świetny pojazd. Bardzo szybko strzela, fajnie się porusza, no po prostu LTEC. No co tu dużo mówić, LTEC. Sabre, pojazd, który był do wygrania, ja osobiście, to jest taki rozwój chyba drugotierowego pojazdu. Ma rakiety, bardzo specyficzne rakiety. Jeżeli ktoś umie obsługiwać rakiety i lubi grać na rakietach, to może strzelać z nimi z zagórek, jak tylko widząc cel. Także tutaj się nie wypowiem, bo ja akurat nie lubię. Sam pojazd jest ok, szybki, zwinny, sprytny i tak dalej. Ale te rakiety, ja po prostu nie lubię rakiet tego typu. Może dlatego, że nie umiem tak za dobrze na nich grać, ale to nieważne. Da się wyniki robić, ale na tym tierze to on już jest taki, powiedzmy, słaby, bo ten pojazd jest również podobny, jego odmiana jest na tierze drugim.
Tak, to jest dokładnie to samo co Scimitar. Tylko, że to jest Sabra. Dołożonymi właśnie w tym miejscu rakietami. Pojazd do wygrania był za jakiś event chyba. Także jak gdzieś będzie do wygrania lub do zdobycia, to jako kolekcjonerka jak najbardziej brać i nie pytać za co. Typhoon. Jedyny pojazd bez wieży w Armored Warfare. Jeden z pierwszych pojazdów, które pojawiły się z paczką chyba założycielską, czy z paczką, z jakąś paczką w każdym razie. Typowy Tedek. Kolekcjonerka, owszem, teraz do gry, no, można nim coś zrobić, ale bez wieży to ciężko, naprawdę ciężko, ciężko. VFM 5, jeden z najlepszych LTK-ów 6 tieru. Do tej pory jeden z lepszych LTK-ów. Dość dobry pancerz, o dziwo. Znaczy, dobrze skontowana płyta, także tutaj, wiecie, jak tutaj nikt nie trafia z automatycznego działka, będzie ktoś po tym strzelał, to naprawdę potrafi odbić ta górna płyta. Ona potrafi odbić i radzi sobie. Teraz troszeczkę już podupadł na świetności, ale dalej jako LTK całkiem przyjemny, bardzo fajny do gry. Daje radę. Puzeta. Kiedyś ciąg nieprzebijalny, nieśmiertelny, w ogóle pogrom randoma na tym tierze. Teraz średniak z małą depresją, który dość dobre kopnięcie zdziała. Fajne działo, ale no jednak teraz to są pojazdy lepsze, które na pewno sobie lepiej poradzą niż te. No, taki średni są, średni. Tu jest jego wersja papierowa. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, żeby zrobić papierową wersję tego czołgu, malowaniu papierowym. No niezły, niezły numer. Dobra, XM1, jeden z fajniejszych czołgów też na 6 tierze z Premek. To wczesna wersja Abramsa, te same bolączki co w Abramsie widzicie, trzeba chować to, tutaj wchodzi. Ogólnie bardzo dobra depresja działa. Jeżeli dobrze się schowamy i będziemy naprawdę ruszać się, to ten czołg daje radę. Działo średniej jakości, jak to się mówi, dość celne, ale tam czasami penetracja kuleje i tak dalej i dalej. Wiadomo. Dobra, następny to jest tutaj zwykłym malowaniu, jak widzicie. T-72 M2 Wilk, nasza polska premka. 6 tieru, jest to rozwinięcie wersji chyba T-80 czy T-72. T-72, no M2 to tak samo, obłożony erom. Co mogę o nim powiedzieć? Pancerz całkiem daje radę, wszystko jest spoko, działo fajne tego, ale mobilność jest katastrofalna tego pojazdu. Także tutaj się trzeba naprawdę dobrze zastanowić, jeżeli ktoś nie lubi szybko dojeżdżać do celów. Oczywiście to nie jest taka katastrofa, że on tam nie jeździ, tylko że brakuje mu troszeczkę mobilności, no, przynajmniej mi się tak wydaje. I lubi chycić, tam złapać i dalej, wiadomo. Typowa seria T, nie? Z bolączkami serii T, czyli dolna płyta, tu, to co widzicie, wchodzi. A jak zdejmiecie mu tą erę, to zaczyna wchodzić jeszcze więcej. A saluter, Tedek, jeżdżąca krówka. Działo bardzo przyjemne, zwrotność, mobilność bardzo nieprzyjemna. Ogólnie pojazd bez rewelacji, typowy Tedek. Challenger 1, jeden z najlepszych MBT-ków na 7 tierze. A, bo ja się zapędziłem. Nie, dobrze, 7 miałem być. A, dobra. Najlepszy MBT-ek na 7 tierze, jeden z najlepszych jedna z najlepszych premek, jakie w ogóle istniały chyba do tej pory. Ludzie sobie bardzo ją chwalili. Wolny, pancerny bunkier. Pancerz naprawdę daje radę wszystkiemu. Tylko trzeba uważać teraz tutaj, bo ten pancerz jak się odbije, to już zacznie wchodzić. Widzicie, pancerz jest całkiem niezłej jakości. Także potrafi, naprawdę ten pancerz potrafi ratować tyłek. Tylko trzeba też, nie wiadomo, nie jest to samo, żaden z tych pojazdów nie jest samograjem, czyli na zasadzie wjeżdżamy i nic nas nie przebije z żadnej strony. Nie, to tak nie działa. Tym bardziej, że jak odbijemy już ten pancerz, to zaczyna wchodzić w dół. Następna jego wersja, czyli w innym malowaniu, fion z flagą. To było na Szkocji coś tam święto, pamiętam. Coś tam koniczynki, jakieś bajery, no. M60 2000, czyli pojazd hybryda M60 z wieżą z Abramsa. Najlepsze działo tego tieru, depresja, ale kadłub, jednak to jest tylko kadłub M60. Czyli oprócz tego nie macie w ogóle pancerza. Wchodzi wszędzie i wszystko i od wszystkiego. Bardzo ciężki pojazd do gry, naprawdę ciężko się mi gra. Czy polecam?
nie bardzo. Naprawdę trzeba się na tym... Trzeba mieć tą świadomość, że ten kadłub wpuszcza wszystko. No i oczywiście zaczynamy Merkawy. Jedne z też bardzo dobrych premiek na swoim tierze. Pokażę wam może najpierw malowania. Tak one wyglądają. Jeszcze jest jedno malowanie, ale ja go nie mam. I wystarczy mi 3 Merkawy w tym samym, w różnych malowaniach. Co mogę powiedzieć? No Merkawa jak Merkawa, prawda? Jeżeli gnotujecie teraz linię Merkaw, no to jest typowa Merkawa, nie? Ze swoimi bolączkami i plusami, czyli wiadomo, ma Redyraka. No wiadomo, co będzie łapać, wiadomo, co będzie padać, lub co się będzie palić, jak to woli. No, przyjemny pojazd, bardzo przyjemny pojazd do gry i robi wyniki. Obiekt 187, rosyjska, powiedzmy linia T, tylko z linii obiektów. Też bardzo porządny pojazd, podoba mi się. Można nim fajnie ugrać, z bolączkami linii T, jak widzicie. Płyta, pierścienie, jest. To jest... Nie wiem, czy to ten ma błąd? Nie, ten chyba nie. A może ten ma błąd? Dobrze, w każdym bądź razie, nieważne. Typowy Rosjanin. Potężne działo, dobra mobilność. Pancerz bardzo przyjemny. Też bardzo przyjemna premka. W innym malowaniu, chińskim. Takim troszeczkę bardziej na złoto. PTZ-89, Tedek gąsienicowy z bardzo dobrym działem, całkiem przyjemny. Zero pancerza, trzeba uważać. W dzisiejszych czasach średni. Sabra MK2. Jedna też z lepszych premek, rozwojowa wersja, to jest też M60, jak widzicie. Z dołożonym pancerzem, która radzi sobie, to jest chyba najlepsze działo na swoim tierze, jeżeli się nie mylę. Ze wszystkimi swoimi bolączkami, jakie ma, ale ma. Także tutaj trzeba się też zastanowić. Typowy wieżowiec na odległość. Pociski mają potężną penetrację 750, bo na przykład już obiekt ma tylko 660. Także widzicie, to działo radzi sobie ze wszystkim na swoim tierze bez żadnego problemu. Stingray LTEC, jeden z lepszych LTEC-ów premium. Znaczy chyba jedyny LTEC premium na tym tierze. Typowy LTEC. Redyrak, 4 pociski, 0 pancerza, średnia mobilność ogólnie. Bardzo fajnie mi się im gra, wyniki da się skręcić straszne, jako wsparcie, potężna moc uderzeniowa. T80, typowa seria T, szybka i mobilna, z dość dobrym pancerzem, typowy pojazd przełamania linii wroga, no co, potężne działo, nic dodać, nic ująć, szybkość, zwinność, zwrotność, moc, to jest ten pojazd, Wizel. Teraz to jest Tedek, tak? Dobrze mówię? Tak, niszczyciel czołgów. Mała pchełka wredna z dwoma rakietami, która robi po prostu pogrom. Z bardzo dobrym kamuflażem, z dobrym zasięgiem widzenia. No, jest to mały, wredny stwór, który potrafi zejść za skórę każdemu, kto gra przeciwko niemu. Jeżeli lubicie takie coś, rakietowce, to coś jest najwredniejszą rzeczą, jaka was może spotkać na randomie. Dwie rakiety o dużych obrażeniach, prawie ponad 900 obrażenia z rakiety. Jak wsadzi obydwie i zacznie to spierdzielać, dość szybko się to porusza, jest małe, no to macie przechlapane. Dobra, które premki bym polecił wam? Więc tak, szóstek. Dla typowych takich osób, które zaczynają grę, to tak, Magach, fajny. Warto sobie kupić, zobaczyć, lub zrobić linię Megachów i zobaczyć, jak się gra i kupić premkę wtedy. Reszta to już bardziej trzeba troszeczkę pograć, żeby dawać sobie nimi radę. MTLB S8. Świetna premka, masakrator. Tylko, że trzeba sobie troszeczkę pokombinować, żeby nią coś zrobić. RDFLT, też świetna premka. Też polecam, ale niestety jest to LTEC i tutaj też w zależności są, wiecie, o co chodzi. Trzeba wiedzieć, co się robi troszeczkę przynajmniej. VFME też bym polecił. Tutaj z tych pojazdów, no to już ze siódemek. Oczywiście Challenger 1, Merkawa 2D, Obiekt 187, Sabra, Stingray, T80.
to są takie prostsze pojazdy, do którymi będzie się wam fajnie grało, przyjemne. Oczywiście nie są to samograje, ale warto się nad nimi zastanowić. Także to dzisiaj chyba byłoby na tyle. Film miał być krótki, wyszło jak zawsze, czyli 20 minut. No bo tego trochę jednak jest. W następnym odcinku będą pojazdy... Ile tego jest? 8? Ile jest 8? O, 8 jest trochę, to już chyba zacznę robić pojedyncze odcinki, bo nie chcę takich tasiemców robić jak teraz. 9 jest mało i 10 jest parę. Także w następnym odcinku będą same 8, a po 8 już będą 9 z 10, bo wiadomo, to są już takie pojedyncze oseski. Dobra, także ja już nie będę przedłużał, dziękuję. Także wiecie mniej więcej, którymi pojazdami można by pograć. Jeżeli macie jakieś pytania o te 7, to piszcie pod filmem. No i to było na dzisiaj tyle. Ja wam bardzo dziękuję, miłej gry i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! We'll be right back.